jedziemy sobie na strzelnicę. Dzisiaj mamy pierwszy dzień zawodów, startów. Rączewek. Tata też jest ładnie ubrany, zawsze napis Polska. Samochodem tu tylko musimy na skróty postarać się wyjechać. Help me find you. Photo video pertains. Did you pay by bank? Yes. Yes. Okay. Allora, facciamo prima i 50 meters. Allora. Warunki są fatalne, jest bardzo zimno. Nie, tam jest zimno, to jest tylko stan umysłu. Tak? Wszystko jest w głowie. Wszystko jest w głowie. Zapomniałam, że lepiej się podróż, masz się wystraszyła, jak pani powiedziała na początku, że na początku ja się przestraszyłam, powiedziała, że czegoś tam nie ma. To jest jakieś 12 stopni, to jest ciepło. No. Dobra, a nie jest ciepło. Tu linia 8 i linia 6. Nasz metryczka. Reprezentant Polski, strzelnik, zawodnik. Dobra, nie gadaj tyle, idziemy na stanowisko. Mamy oczywiście nic nie bierzemy poważnie. Pogoda jest taka. Brakło. To? To jest sklep, to są skały takie. Jakbyś z broń w strzelnicy, bo patrzę, dynamikę strzelają, mówię po dźwięku, nie? Słuchaj, to nie jest moja dyscyplina. Tak, tak. To za drużyna polska? To są Szwajcarzy. Czy idziesz po zwycięstwo? Tak. Tak. Miejmy nadzieję. Ten nisko przelatywał samolot? Idziesz po zwycięstwo? Nie, na razie będę patrzeć, jak tata strzela.
zaczęło się. Na czym polega? Na strzał pod kartę. Kaszce stres ci przejdzie, a ty się zdenerwowałeś jeszcze bardziej, bo już potem było gorzej. Ta-da! Co chcecie zjeść? Proszę. Nie wiem, co nie jeszcze tyle czasu musicie ci jeszcze się zrobić, to coś do jedzenia? Właśnie jesteśmy na tej strzelnicy. W przerwie wstąpiliśmy na jedzenie. Tata teraz strzela. A my jemy kredki. Dokładnie. A było tak coś? A podoba ci się tutaj? No bo pokażemy, jakie mamy kredki. Dawaj, a tu jest. Okay. Widzisz? O takie. Taka właśnie jak fajubelki. Ludzie to trenują latami. No wiem, no i co z tego? A ja nie mogę po miesiącu być mistrzem? Możesz, bo miałeś bardzo dobrego trenera, ale to... No. Masz trochę mniej gramotów niż przy karabinie. Co? O tarczy nie masz jeszcze. Pan by chodził z tarczami, co? No chodzi i montuje. Mamy tutaj zaparkowała, uważa, że źle było. Nasz słodziak Oli wypatrzył, mamo, zamek! I co? Mama, ostry zakręt. I idziemy do zamku. Pocieszyć się po kiepskiej konkurencji. Trochę musieliśmy wejść tu pod górę. Szymuś udaje, że jest zmęczony. Nie udaje. Co tu się dzieje? Wykończą go kazanie mu 300 metrów przejść. Jestem wykończony. Ledwo zipię. O, sorry, mylę strony ciągle. Dzień dobry, Oli, gdzie idziemy? O, pokonany rycerz. Rycerz, żyjesz? Uff, chyba zamknięte. Nie wiem, co tutaj robić. Przemek jest załamany. Załamany, że mama ciągle coś wymyśla. Tata strzela tam z karabinu? Widzisz tatę z karabinu? Il Castello Scaligero. The castle that overlooks the town of Valeggio. Czyli mamy miasto Valeggio. Tam jest nasz parkurowiec. Bardzo mu królewskie klimaty pasują. Idziemy do centrum. Centrum tego miasta. No to Oli, idziesz do taty, zobacz jak strzela? Czekasz w samochodzie? Nie. Czekasz w samochodzie, dobra.
Jak poszło? Punktowo? Chyba nie wiem, czyli 91 strzeliłem. Jedną ósemką mi wchodzi, dwie dychy chyba. A czy w momencie, kiedy wiatr zawiewa, to mi o tak się telepie wszystko? Ja jestem, ja byłem osłonięty, bo nie byłem na pierwszym stanowisku. Wiesz co ci powiem? Udało mi się oddać 13 strzał. Nie zwróciłem uwagi. Ale chociaż dobrze wygląda, profesjonalny strzelec. Dokładnie. O, to jeden z tych, co będzie w topie. To losowanie jest tylko dla najlepszych strzelców? Nie, dla wszystkich. A. Jakie wyniki? Nie wiem, czy mam rozstrzeliłem to. Dziewiąta jest w terminie. Dobra, która ty jesteś? Tola, co sądzisz o tym, że wszyscy cię głaszczą? A co ty myślisz o głaskaniu psów? Tak? No, to wrzucimy to na YouTube'a jako poranik, jak głaskać psy. O, to ja jem piątki. Co ty robisz? The last year was nice, this year it was better. It's important for the reaching of the shooting activity in the world. So thank you to everybody. Trzy, dwa, jeden. Mordę jeża! Mordę jeża, pioda. Polecam się na przyszłość. Dobra, super. Mama, chyba czas na podsumowanie wyjazdu. Podsumowanie wyjazdu? Nie wiem, jakim cudem zdobyłam trzecie miejsce. A więc tak, podsumowując cały wyjazd do Włoszech. Bardzo mi się podobało. Było bardzo fajnie.
Były wkurzające momenty, ale... Ale to... Ale tego nie biorę pod uwagę. Stać pętnowa i staliśmy. I co było takie góry ładne. Wciąż tu siedzimy i czekamy. Wciąż na następnej podróży.